Dlaczego wszyscy uważają, że film Minecraft wygląda jak kolejny Sonic? Dla tych, co nie wiedzą. W 2020 wyszedł film Sonic. Nie byłoby w tym nic dziwnego, lecz w pierwszym trailerze tego filmu Sonic wyglądał tak. I gdyby nie społeczność, to film z takim właśnie jeżem trafiłby do kin. Masakra. Ogólnie to, co teraz powiem, zabrzmi jak herezja, ale pierwszy design Sonica miał bardzo dużo sensu, gdyż świetnie wpasowywał się w bycie humanoidalnym jeżem z prawdziwego świata. Lecz przez to jak wyglądał, po pierwsze, że w ogóle nie przypominał Sonica, a po drugie, Sonic w sumie jest kosmitą, więc nie musi być charakteryzowany na jeża z naszej planety, by wyglądał w miarę realistycznie. Wracając, problem w trailerze Minecraft jest taki, że twórcy próbują mieć ciastko i zjeść ciastko. Mieć realizm i minecraftową bajkowość jednocześnie. Przez to zamiast mieć spójny świat, to nadzwyczaj rzucają się w oczy aktorzy oraz ta owca. O co chodzi z tą owcą? Dlaczego oni ją tak zniszczyli? Biedne zwierzątko musiało zostać fundamentem pod przyrównywanie całego traileru do pierwszego traileru Sonica. No, bo nie oszukujmy się. Gdyby wyciąć zwierzęta z tego traileru, to ludzie jedynie by mówili, że ten film wyglądałby tylko jak kolejny Jumanji z 2017 roku. A tak, to zamiast tego zapowiedź dostała łatkę Sonica oraz łatkę Jumanji. No, z różnicą taką, że Jack Black tym razem jest uwięziony w świecie, a nie, że do niego wkracza z ekipą. Wracając do owcy. Wygląda okropnie, bo upchali w niej złe proporcje minecraftowego sznytu z realizmem. Na siłę wpakowali jej oczy 1:1 z Minecrafta. Halo! Widocznie ktoś tu czegoś nie zrozumiał, ale wam wytłumaczę. Wiecie, dlaczego owca w Minecrafcie ma szeroko rozstawione źrenice? Nie po to, żeby zrobić z niej kretynkę, jak w trailerze, tylko ma to za zadanie imitować szeroki rozstaw oczu prawdziwej owcy, gdyż w grze przód twarzy owcy ma tylko 6 kwadracików szerokości, więc jakoś musieli kombinować, przecież nie mogli dać oczu po bokach głowy, wtedy to już w ogóle wyglądałoby komicznie, ani nie mogli też zwęzić tego rozstawu, bo by owca biegała po zagrodzie z twarzą Steve'a. Nie wiem co gorsze. Z pozytywów, pigmeny w trailerze dosyć dobrze wyglądają i łączą ten minecraftowy świat z realizmem, ale to głównie za sprawą tego, że odświeżony design pigmenów jest dobry. Bo gdyby ten redesign pigmenów nie nastąpił, a przypomnę, stary pigmen miał półba świni z szerokim rozstawem oczu, to dziś zapewne w trailerze ci pigmeni również by wyglądali jak na w pół niedo***bani, jak te owce. Ogólnie próbowałem naprawić tę owcę. Ciężko jest, ciężko. Ciężki temat. Albo zrobiłem coś takiego, wiem. Dalej to wygląda okropnie. No albo coś takiego. Ta prawdziwa owca, lekko kwadratowa, o dziwo pasuje. Ma coś w sobie. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzu. Czy w ogóle Warner Bros. Zamierza coś z tym wszystkim zrobić? Się okaże. Ale ogólnie przewiduje 4 scenariusze. Pierwszy. Nic nie zrobią. Drugi. Prawdziwi aktorzy stają się bardziej Minecraftowi, przez co bardziej pasują do tego świata. Ale daje na to 1%. Trzecia opcja. Świat staje się jeszcze bardziej zbliżony do naszego realnego. Coś w stylu Minecraft Realistic Texture Pack, Ray Tracing, Full Packet, Full Opcja. Wiesz o co chodzi? Choć, jak się jeszcze raz przyglądnąłem temu trailerowi, to no w dużej mierze w sumie wygląda jak taki właśnie Minecraft z HD teksturami, shaderami i tak dalej. W tej opcji może coś właśnie zrobią z owcą i ją podmienią na tą realistyczniejszą, ale... To też wątpię. Czwarta opcja jest taka, że tylko naprawią twarze zwierząt, by nie wyglądały jak psychicznie chore. A w ogóle, czemu w ostatnich latach w kinie wszystko chcą urealistyczniać? Tato! No chodźmy! Podnieś się! Jak już, to serio, mogliby wziąć przykład Dark Fantasy Minecraft TikToków i zrobić jakieś mroczne arcydzieło, ale no tak. Przecież wtedy by dzieci na to nie poszły i film by się nie sprzedał. Albo po prostu zrobić jakąś ciekawą, mega dokokrzoną animację, lepszą niż właśnie Minecraft Story Mode. Pomijając fakt, że ten trailer Minecraft wygląda jak zapowiedź Jumanji, to dlaczego akurat wybrali Jacka Czarnego jako Steve'a? Bo co? Bo uznali, że to będzie przezabawne? Bo to jest taki prześmieszny gość? OG Steve nie ma przecież siwej brody, ani bebzola. Gapisz się na bebech? Nie. Osobiście strasznie mnie to wkurwia, jak w momencie, gdy nie ma żadnej adaptacji bazującej na oryginale, producent tworzy coś ze swoją zjebaną wizją, myśląc, że to co zrobi będzie lepsze niż oryginał. Spoiler! Nie będzie. Tak, do ciebie mówię, Netflixowy Wiedźminie. Rozumiem, gdyby to był jakiś późniejszy spin-off serii i dodaliby siwego Steve'a. Okej, szczerze świetny pomysł. Ale w momencie, gdy nie ma żadnej wcześniejszej adaptacji, robią takie gówno, to żygać się chce. Minecraft wyszedł w 2011 roku. Po 13 latach doczekaliśmy się pierwszego traileru, który jest badziewny. To jest dramat, kurwa. Jeśli fabuła tego filmu będzie jak z Jumanji, to ja tu się zaraz zrzucę z dywanu na podłogę. Czwórka osób została przeniesiona do dziwnego świata, w którym będą próbowali odnaleźć drogę do wyjścia. Drogę do wyjścia? Tu macie portal, użyjcie go, już nigdy nie wracajcie, bo nikt tego gówna nie chce oglądać. Ale ja bym obejrzał.
W ogóle zobaczcie to przejście do Minecraftowego świata. Czemu to są takie piksele, skoro to ma być Minecraft w realu? Jeśli w filmie nie będzie OG ścieżki dźwiękowej z Minecraft, to zbieram podpisy i robię grupowy pozew. A to? Co to jest, jakiś Minecraft na modach? Podwójne wiadro? Nie ma czegoś takiego w grze. Co to ma być w ogóle? Ciekawe, czy jak ten film wyjdzie, to będzie kolejny sezon kwadratowej masakry i czy na YouTubie będzie wielkie, minecraftowe...